19-letni Roman z Ukrainy uwielbia śpiewać. Romana i trójkę jego rodzeństwa na granicę ukraińsko-polską przywiózł tata, a sam wrócił, aby walczyć o swój kraj. Proszę sobie wyobrazić ojca, który przywozi swoje dzieci na granicę i wraca na wojnę. I nie wiadomo, czy się kiedyś spotkają, tak? To jest taki, nawet dla faceta w moim wieku, to naprawdę jest rzecz, która działa. Roman cierpi na porażenie mózgowe. Zaraz po przyjeździe do Ostrowca Świętokrzyskiego ludzie dobrej woli zorganizowali pomoc medyczną. Konieczna była pomoc fizjoterapeuty. Chłopak poruszał się na starym, mocno wysłużonym wózku. W Ostrowcu znaleźliśmy lekarza, który przyszedł tutaj do hotelu i stwierdził, że no, trzeba będzie nowy wózek załatwić. I w związku z tym dzisiaj przywiózł nam go tutaj. Jest nówka sztówka, jak to mówią. Jest składany, da się włożyć do samochodu. I naprawdę kosztował trochę pieniędzy, więc doktor Węcek, który załatwi nam ten wózek, no jest takim następnym aniołem, który krąży wokół całej tej sytuacji, która się dzieje. Roman ze swoim rodzeństwem aktualnie przebywa w hotelu, ale już wkrótce będzie musiał go opuścić i tu znów pojawia się pytanie, co dalej? Największą teraz naszą zmorą wszystkich, którzy pomagamy, jest to, że oni, tu jest 60 osób, tak? Te 60 osób musi się wyprowadzić 19 marca, tak? W tym momencie nie wiemy, gdzie te osoby będą umieszczone, tak naprawdę nie mają zapewnionego żadnego miejsca. Wszystko muszą szukać na własną rękę. Nie wiemy, co z nimi będzie, no przecież to nie jest tak, że wyjdą na ulicę i co, zostaną na tej ulicy? Naprawdę, nikt nas nie informuje, co możemy zrobić, co miasto proponuje, jak chce pomóc. Przed wojną uciekają kobiety, dzieci, osoby starsze. Granice przekraczają osoby niepełnosprawne i ciężko chore. W nocy z soboty na niedzielę pociągiem do Kielc przewieziono 58 pacjentów onkologicznych. Same dzieci.